Doczekaliśmy się zakończenia ligi, hucznego zakończenia ligi Polskiej Ligi Amatorów Siatkówki. Zakończyliśmy to turniejem, pucharem, który w tym roku, mam nadzieję, że po raz ostatni, kiedy powiem, że jest jednodniowy turniej od przyszłego sezonu. Chciałbym, żeby te rozgrywki wlecione w rozgrywki. Zanim rozpoczniemy nagradzanie wszystkich drużyn biorących udział najpierw w pucharze, potem podsumujemy ligę. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać. Chciałbym, żebyście przywitali panią dyrektor, panią Marszak. Dzięki uprzejmości, której mogliśmy te zawody, zarówno liga i puchar, rozgrywać w tej sali, w której historia siatkówki pcyńskiej rozpoczynała. I tak, rozpoczynamy, tak jak powiedziałem, od czwartego miejsca pucharze ligi. Zanim czwarte miejsce, piąte miejsce, które w dniu dzisiejszym wywalczył przypadku w drużynie Trinity. Piąte miejsce. Trzy.
brawa dla... Mikołaj Kubiszewski, Maciej Winkowski, Dawid Wojciechowski,
Artur Zubrzycki. Libero Cynia, zwycięstwo. Zapraszamy całą drużynę. W imieniu burmistrza Cyni wręczy puchar pani dyrektor. Zanim przejdziemy do podsumowania indywidualnych nagrodzenia wyróżnienia zawodników, żywię nadzieję, że w przyszłym roku też Was nie zabraknie w lidze, bo poziom naprawdę w porównaniu do poprzedniego roku, nie ujmując oczywiście drużynom z poprzedniego roku, drastycznie wzrósł. Widać to po wynikach w tabeli, po osiągnięciach punktowych, setowych. Więc tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że w przyszłym roku również Was w lidze nie zabraknie. Indywidualne wyróżnienia. Decyzją sędziów, organizatorów, najlepszym rozgrywającym tejże ligi uznano zawodnika zespołu Bombardierzy Tomasz Dobosz. Jeszcze raz. Zbigniew Brodnicki. Tak wyszło z głosowania. Najlepiej zagrywający. Młode Wilki. Waldemar Berka. Paweł Napierała. Najlepszy konkurujący. ZSO Seniorzy. Bartosz Krupczyk. Poproszę o wielkie brawa dla zawodnika ZSO Seniorzy, najstarszego zawodnika Cyńskiego. W sezonie 2013-2014 to Radosław Kilkowski z ZSO. Odnotowywali
skrupulatnie wszystkie punkty, statystyki prowadzili. Nie jest to wcale takie łatwe, jak wszyscy myślą. Wytypowanie tych zawodników też przysparza sporo problemów. Mam nadzieję, że wszyscy poczuli się wyróżnieni w dniu dzisiejszym, że drużyny zostały uhonorowane. Zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia na tle siatki. Gratulujemy i zapraszamy. Dokładnie tak. Dobrze, i teraz może drużynami. Drużyny poszczególne. Zacznijmy od... Razem byśmy